Uncharted to seria, która w ostatnich 15 latach stała się nie tylko symbolem marki PlayStation, ale i gatunku Action Adventure w ogóle. Chociaż obecnie nie wiadomo, jaka przyszłość czeka to IP, to Sony stara się, aby przygody Nathana Drake'a i jego przyjaciół mogły docierać do kolejnych odbiorców. Dlatego w tym roku otrzymaliśmy nie tylko film będący obecnie dostępny na różnych platformach, m.in. na HBO Max, ale i kolekcję Dziedzica Złodziei. Mimo nieco enigmatycznej nazwy, jest to pakiet dwóch ulepszonych dla PlayStation 5 i PC gier, które na ten moment są najnowszymi odsłonami. Mowa tu o okresie złodzieja zamykającym historię Nathana Drake'a i zaginionym dziedzictwie skupiającym się na losach dwóch kobiecych postaci poznanych w kresie złodzieja. Teoretycznie dla nowych osób to może być trochę problematyczne, ponieważ poprzednie części, które stają tak zwaną kolekcją Nathana Drake'a, są obecnie dostępne jedynie na PlayStation 3 i PlayStation 4, aczkolwiek każda osłona Uncharted została skonstruowana tak, by funkcjonować jako samodzielna opowieść. A kres złodzieja tak naprawdę przedstawia nam postaci, które pojawiają się w obu tytułach. Z tego powodu nie dziwi mnie fakt, że Sony zdecydowało się wydać w pakiecie dwie ostatnie w serii gry, bo to one są najmocniej ze sobą powiązane, mimo iż nadal są samodzielnymi bytami. Jednak na początku polecałbym zastanowić się z zaginionym dziedzictwem, gdyż jest to spin-off starający się z definicji pokazać graczom, że Uncharted to uniwersum, które bazuje na doświadczeniu przygody, a nie skomplikowanych życiorysach bohaterów. Dlatego nowi gracze lub ci, którzy ostatni raz grali w tę grę przy okazji premiery, nie powinni mieć wrażenia, że muszą nadrobić jakieś zaległości. Zresztą, sam zauważyłem, że już po kilku minutach miałem ochotę ponownie skończyć historię Chloe Fraser i to przy jednym posiedzeniu, mimo iż ją jeszcze całkiem dobrze pamiętam. Ale w sumie co w tym zaskakującego, skoro to godna następczyni Lara Croft, występująca we wciąż świetnej grze Action Adventure. Dlatego bardziej mi zaskoczyło to, jak dobrze działa ten port, który sprawdziłem dzięki uprzejmości polskiego oddziału PlayStation. Mimo iż są to kilkuletnie gry, z racji tego, że w tym roku zostały ulepszone i wersja na PC wymaga sporej ilości wolnego miejsca na dysku, myślałem, że mój wysłużony komputer z 6-gigowym GTX-em 1060 i Intel Core'em i5-7600 będzie miał spore problemy, aby zapewnić mi komfortową rozgrywkę w najlepszej możliwej jakości. Tymczasem mogłem bez problemu grać na najwyższym presecie. Co prawda osiągając średnio 40 klatek, co jest zasługą nie najlepszego już procesora, ale było to 40 stabilnych FPS-ów. Aczkolwiek, gdy gra przechodziła w cutscenki, które były w 30 ramkach lub miały miejsce bardziej wymagające sceny, to różnice dało się wyraźnie odczuć, ale tylko przez krótką chwilę. Natomiast jedynym poważnym szkopłem, jaki rzucił mi się w oczy, był chwilowy problem z wyświetlaniem modelu Chloe w pierwszej scenie, czego nie miałem grając w wersję przeznaczoną na PlayStation 5. Poza tym trudno wyróżnić mi którąś z wersji, bo poza liczbą opcji, która wydaje mi się dość skromna, PC-towa konwersja oferuje praktycznie te same funkcje, co pierwowzór na najnowszej konsoli Sony, za wyjątkiem szybkości ładowania gry. Jednakże nawet na najwyższych ustawieniach było widać, że jednak 6 lat od premiery robi swoje, przez co modele pobocznych postaci czy efekty nie robiły takiego wrażenia, jakie by mogły z racji podrasowanego remastera. I takie odczucia mam też odnośnie całego pakietu, bo abstrahując już od kontrowersyjnej decyzji, by wydać tylko dwie ostatnie gry, brakuje mi czegoś ekstra, jak chociażby komentarze twórców, podsumowania wcześniejszych wydarzeń, czy w końcu trybu wieloosobowego, który w oryginalnych wydaniach dla PlayStation 4 był obecny i myślę, że zwłaszcza dla niezaznajomionych z nim pecetowców mógłby być niezłą atrakcją. Jednak i tak te dwie dość długie gry to dla nowych graczy coś, co warto sprawdzić.